28 lutego wspominamy świętego Romana z Condat, opata. Roman urodził się około 390 roku w południowo-wschodniej Francji. Rodzice, najprawdopodobniej bardzo zamożni, wysłali go na studia do klasztoru koło Lyonu. Jego mistrzem i nauczycielem był opat Sabinus, który zapoznał go z życiem ojców pustyni. Roman, pociągnięty tymi ideałami, zapragnął, aby lepiej realizować ideały chrześcijańskie, prowadząc życie pustelnicze. Miał 35 lat, gdy osiadł w lesie w masywie górskim Jura na pograniczu dzisiejszej Francji i Szwajcarii. Tam podjął surowe życie pustelnika. Żywił się owocami leśnymi i plonami zboża, które sam uprawiał. Po kilku latach dołączył jego brat Lupicino. Wspólnie prowadzili ascetyczny tryb życia. Jednak warunki klimatyczne, wilgoć i chłód nie sprzyjały temu. Bracia postanowili więc wybrać wygodniejsze życie. Po całym dniu marszu dotarli do pewnego gospodarstwa. Poprosili właścicielkę o udzielenie im gościny, lecz ona uświadomiła im, że to pokusa szatańska i zachęciła ich do powrotu na pustelnię. W tym czasie po okolicy rozchodziła się sława ich świętości. Zaczęli zgłaszać się do nich młodzi mężczyźni, którzy chcieli naśladować ich surowy styl życia. W 445 roku Roman zbudował klasztor w Condat. Jego brat Lupicino wybudował klasztor w innym miejscu. Wkrótce dołączyła do nich siostra Jol z ponad 100 mniszkami. Dla nich wybudowali klasztor w La Balme na stromej skale na prawym brzegu rzeki Biel. W 444 roku Hilary, biskup Arles, wyświęcił Romana na kapłana. Do końca życia Roman podejmował posty, pokuty i trwał na modlitwie, a gdy trzeba było, wzywał ludzi do nawrócenia. Zmarł około 460 roku. Martyrologium rzymskie przekazuje istotną informację o świętym Romanie, który na wzór starożytnych mnichów prowadził najpierw życie pustelnicze, a później stał się ojcem wielu mnichów. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Roman wytrwale naśladował Chrystusa, ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.